Jadłodzielnia, która powstaje z inicjatywy klubu To i Owo i Fundacji Kobieca Przystań, jest o krok od powstania. Potrzebna jeszcze jest ta przysłowiowa kropka nad i oraz nasza pomoc. Czego jeszcze brakuje, aby jadłodzielnia mogła zaistnieć? Zakończyliśmy pierwszy etap działań związanych z projektem powstania jadłodzielni w naszym mieście. Mamy już za sobą bogatą kampanię informacyjną, przeżyliśmy piękny koncert charytatywny oraz zbiórkę publiczną środków finansowych, no właśnie na ten cel. Dziękujemy bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy wsparli nas w tym pierwszym etapie realizacji projektu. Przede wszystkim dziękujemy wspaniałym wolontariuszom z klubu To i Owo, wolontariuszom z Fundacji Kobieca Przystań oraz wspaniałym nauczycielom i młodzieży z Szkoły Podstawowej nr 15. Bardzo serdecznie również dziękujemy takim instytucjom jak Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik, Urząd Miasta Jaworzno, Młodzieżowy Dom Kultury i Centrum Handlowe Galena oraz wszystkim ambasadorom naszej idei i artystom występującym na koncercie. Bez wsparcia właśnie tych instytucji ta kampania nie miałaby szans. Przede wszystkim dziękujemy naszym darczyńcom, tym, którzy wrzucili do puszek pieniądze oraz tym, którzy przekazali je na konto poprzez portal zrzutka.pl. Chciałabym tutaj wymienić również firmę Dom Styr oraz firmę VRG, którzy wpłacili brakującą jeszcze kwotę tak, aby mogliśmy spokojnie rozpocząć drugi etap działalności naszego projektu. No i cóż to jest właśnie ten drugi etap działalności? Wyznaczyliśmy jak najbardziej dogodne miejsce do usytuowania tej jadłodzielni. Przygotowujemy się w tej chwili do przesunięcia płotu, utwardzenia terenu i przygotowania bezpiecznego dojścia do jadłodzielni. Chcemy również pomalować ściany elewacji tego budynku, do którego będzie jakby przyklejona ta jadłodzielnia, dzięki czemu będzie to wszystko takie bezpieczne, ładne, czyste, estetyczne. No, jak widać, w tej chwili blokuje nas niestety pogoda, ale jesteśmy pełni optymizmu, że wstrzelimy się w jakąś właśnie lukę pogodową. Wybraliśmy też już lodówkę. Będzie ona z pięknym takim szklanym frontem, tak aby każda osoba, która przechodzi w pobliżu tutaj, mogła już zerknąć, cóż też dobrego się w tej lodówce znajduje. Nasz grafik opracowuje już w tej chwili szatę graficzną jadłodzielni. Pan mecenas pochyla się nad treścią regulaminu. Tak jak Państwo widzą, tych wszystkich spraw jest bardzo wiele, ale staramy się, żeby to było jak najszybciej wszystko dograne, żeby ta jadłodzielnia mogła tutaj już stanąć. Mogliśmy wszyscy z niej korzystać. Dogrywamy w tej chwili szczegóły z wolontariuszami i firmą, która będzie dezynfekować lodówkę oraz codziennie będzie kontrolować, czy produkty, które w niej zostały zostawione, są zgodne właśnie z regulaminem tej jadłodzielni. Przygotowujemy również umowy współpracy dla lokalnych jaworznickich przedsiębiorców, którzy chcą również przekazywać jedzenie do jadłodzielni. Pierwszą taką firmą jest restauracja Drost & Wine, która znajduje się na naszym jaworznickim rynku. I tutaj bardzo serdecznie chcieliśmy zachęcić inne firmy, cukiernie, restauracje, lokalne sklepiki właśnie do kontaktu z nami, tak aby tego jedzenia już nigdy nikomu nie zabrakło i jednocześnie, aby już te jedzenie w Jaworznie się nie musiało marnować. Poszukujemy również wolontariuszy, chętnych do współpracy, którzy wyrażą taką chęć niesienia dobra i poświęcenia odrobiny swojego czasu, aby w wyznaczonych dniach odebrać jedzenie właśnie czy to z tych restauracji, czy sklepików i dostarczyć je tutaj do jadłodzielni na ulicę Paderewskiego 15. To będą tak zwani ratownicy żywności. No i cóż, później będzie kolejny, trzeci etap, to już będzie uroczyste otwarcie jadłodzielni, na które już bardzo serdecznie Państwa zapraszam oraz oczywiście sprawozdanie i rozliczenie zebranych środków pieniężnych. Do całkowitego zrealizowania przedsięwzięcia jeszcze kawałek drogi, jednak widać już światełko w tunelu sukcesu. Trochę pomocy z naszej mieszkańców strony i dzielenie się z żywnością oraz dobrem będzie możliwe.